Strasburg, Parlament Europejski. Jutro od 9 rano debata o Polsce. Głos na własną prośbę zabierze premier Mateusz Morawiecki. Cel jest jeden. Wytłumaczyć opinii publicznej, również opinii publicznej europejskiej, że Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej, że ma zamiar i przestrzega prawa unijnego. Szczegóły polski premier wyjaśnia w liście, który wysłał do szefów państw całej Unii. Podkreśla, że podobne spory o wyższość konstytucji nad prawem unijnym toczą się w wielu krajach Europy, że Polska przestrzega traktatów i że jest przeciwko uzurpowaniu sobie uprawnień przez unijne instytucje. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, problemy, które dziś dotyczą Polski, wkrótce mogą dotknąć innych krajów. Premier ma o tym jutro mówić. Na debatę przeznaczono aż 4 godziny, w czasie których szef polskiego rządu na pewno znajdzie się w ogniu pytań i krytyki ze strony eurodeputowanych. Ale gorzkich słów mogą nie szczędzić oni również szefowej Komisji Europejskiej, która pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie chce karać Warszawy za blokowaniem unijnych funduszy na walkę z pandemią. Najważniejszym celem premiera jest odmrożenie środków z Funduszu Odbudowy. Dla Polski do końca roku to prawie 5 miliardów euro zaliczki. Ten spór zakończyć warto i trzeba, tak ze względu na pieniądze, które Polsce się należą. Jeśli uda się to Mateuszowi Morawieckiemu, to wykona manewr pod tytułem lewa ręka głaszcze, prawa ręka daje w pysk. Opozycja obawia się, że ewentualny kompromis z Brukselą da zielone światło na kolejne zmiany w sądach i stąd nacisk Europarlamentu, by uruchomić mechanizm pieniądze za praworządność. Jarosław Kaczyński mówi w wywiadach o elastycznym podejściu rządu, ale kroku w tył nie będzie. Żadnym szantażom nie ulegniemy. Bronimy polskiej suwerenności, bronimy polskich praw w Unii, bo one są teraz bezczelnie, bezprawnie i w niezgodzie z traktatami podważane. Za tą rzekomą twardość PiSu płacą Polacy, bo do dziś Polacy jako jeden z nielicznych krajów nie mogą zobaczyć pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie może nikt z Brukseli dyktować treści ustaw, chociażby dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Nie może być tak, że sposobem wymuszania zmian, które nie są kompetencjami Unii Europejskiej w Polsce, będzie blokowanie środków unijnych. Nie ma równych i równiejszych. Pomysł Zbigniewa Ziobry to nie kompromis, ale otwarty spór przed unijnym Trybunałem. Zwrócę się do polskiego rządu o rozważenie wytoczenia pozwu wobec innego państwa Unii Europejskiej. Chodzi o Niemcy i prześwietlenie ich przez TSUE pod kątem praworządności. Wszystkie odwoływania się pana ministra Ziobry, że będzie badał, jak to działa w innych krajach, są po prostu śmieszne. Chce podporządkować wszystkich sędziów sobie. Entuzjazmu do pomysłu ministra Ziobry nie ma też w kancelarii premiera, choć z innych powodów. Od samego początku podkreślamy, że to nie jest kompetencją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby w ogóle w tym obszarze orzekać. Debata w Strasburgu i list to początek ofensywy premiera. Kompromis Warszawy z Brukselą będzie też przedmiotem rozmów na szczycie unijnych przywódców, a ten rusza w czwartek. Marcin Fiołek, Wydarzenia.